Kanał współpracuje z wydawnictwami MT Biznes, Poltex, Prześwity oraz Laurum, a także z księgarnią grubytom.pl. Dokonując zakupu z linka podanego pod nagraniem, wspierasz kanał, a jednocześnie możesz liczyć na zniżki używając hasła Dekada. Ten kanał jest tworzony z pasji, w czasie pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Niezależność finansowa od działalności na YouTube pozwala mi na przygotowywanie merytorycznych materiałów bez potrzeby pogoni za sensacją i sztucznego podtrzymywania Twojej atencji. Jeśli nie potrzebujesz codziennej ofensywy narracyjnej, cenisz sobie rzeczowe treści i akceptujesz to, że mogą się one pojawiać nieco rzadziej, to trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli uważasz, że kanał zasługuje na docenianie, zapraszam na patronite.pl/KrzysztofWojczal lub do wsparcia poprzez YouTube. Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl. A tematem dzisiejszego materiału będzie komentarz do wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce. Kilka słów, wydaje mi się, że to była istotna wizyta, kilka słów tam ważnych padło i parę rzeczy wydaje mi się, że należałoby skomentować, ale zanim do tego dojdziemy, odniosę się jeszcze do i dopełnię może tutaj moje wypowiedzi z poprzedniego Q&A. Z Q&A, które wywołało bardzo duże emocje, włożyłem kij w mrowisko, zagotowało się, no więc doleję oliwy do ognia, bo od tego tutaj jestem. Uważam, że ten kanał jest po to, żeby pewnego rodzaju rzeczy kwestionować, czy wypowiadać i czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Chodzi o to, żebyście przemyśleli pewnego rodzaju tematy, a może nawet zmienili swoje poglądy, albo weszli w ostrą polemikę i to zresztą się stało w komentarzach pod poprzednim nagraniem. Była polemika czasami ostra, a czasami była też ostra, ale merytoryczna i za tą merytorykę bardzo dziękuję i się do niej postaram odnieść. Jednocześnie tutaj muszę przeprosić, że nie potraktowałem pytań z Q&A, czy odpowiedzi na te pytania z Q&A dość szeroko. Nie podszedłem systemowo, nie wyjaśniłem wszelkiego rodzaju pojęć itd., itd. No ale widzę, że po prostu trzeba tak robić, no bo później trzeba dogrywać materiały. Także dwa razy człowiek później wykonuje tą samą pracę, co jest też bez sensu. A z drugiej strony jednak kilka kwestii wymaga wyjaśnień. Przede wszystkim jednak pierwsza kwestia to jest oczywiście temat aktywnej obrony. Tutaj wiele osób się oburzyło, że jak to, że ta aktywna obrona jest pojmowana zupełnie inaczej. Nawet ktoś wkleił, że według jakichś zapisów z dokumentów z NATO jest napisane, że aktywna obrona to jest strategia poprzez stosowanie ograniczonych akcji ofensywnych oraz kontrataków. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że po prostu ta osoba pominęła to, co jest najważniejsze, bo najważniejsze w tym wszystkim, w tej definicji jest to, że to jest aktywna obrona, to jest strategia obronna. I na tym powinniśmy już tą dyskusję na temat tego, czym jest aktywna obrona, zakończyć, bo strategie mogą być ofensywne albo defensywne. Ofensywne to są takie, kiedy ktoś dokonuje ataku, tak, agresji, jest agresorem, no i wówczas mówimy, że dysponuje jakąś strategią ofensywną, dysponuje jakąś doktryną, która nastawiona jest prawdopodobnie na ofensywę, skoro to państwo się przygotowywało do działań ofensywnych, no i prowadzi w związku z tym strategię polegającą na wybraniu jakiejś mechaniki działania. Natomiast przy okazji strategii obronnych, no to mówimy o strategiach, w których państwo się broni, to znaczy agresor zaatakował i my wtedy podejmujemy dopiero działania obronne i ta strategia obronna ma na celu prowadzenie działań obronnych, a te działania obronne w aktywnej obronie mają polegać między innymi na tym, żeby stosować ograniczone ofensywy oraz dokonywać kontrofensyw. Czyli nie stoimy, nie opóźniamy, tylko nie czekamy biernie na przeciwnika, tylko oczywiście atakujemy, uderzamy z możliwie na jego terytorium, uniemożliwiamy mu przeprowadzenie skutecznych działań ofensywnych. Działamy bardzo aktywnie, ale tak jak już mówiłem, jest to strategia obronna i ona nie polega na tym, że w jej ramach uderzamy jako agresor na państwo
trzecie, dokonując uderzenia wyprzedzającego. Bo jeśli tak by zrozumieć aktywną obronę i tą definicję, którą zresztą tutaj błędnie zrozumiano, no to można by powiedzieć, że Rosjanie na Ukrainie cały czas stosują aktywną obronę. Mamy do czynienia ze stroną rosyjską, która stosuje aktywną obronę, bo stosuje ograniczone działania ofensywne albo kontrofensywne, i mamy do czynienia z drugą stroną ukraińską, która również stosuje aktywną obronę, czyli również stosuje ograniczone działania ofensywne i kontrofensywne. Oprócz tego oczywiście się broni, no ale jakby to się wszystko wpisuje, czyli kto w zasadzie jest agresorem, kto w zasadzie jest stroną atakującą i kto tu tak naprawdę, czy to w ogóle jest jakiś konflikt tak naprawdę. Także to jest, bardzo jest, istotnym jest ta semantyka, bardzo istotnym jest odpowiednie definiowanie i bardzo istotnym jest pewnego rodzaju katalogowanie tych definicji i określanie ich właściwych znaczeń. Z tego względu, że można powiedzieć, że w zasadzie Rosjanie, którzy zaatakowali Ukrainę, oni się bronią i zastosowali aktywną obronę poprzez dokonanie działań ofensywnych, bo musieli się bronić przed NATO, więc musieli zaatakować Ukrainę. No to widzicie, do czego ta narracja prowadzi, do czego pomieszanie tego rodzaju pojęć prowadzi. Oczywiście, że Rosjanie prowadzą działania, prowadzą ofensywę strategicznie, prowadzą działania ofensywne. Czasami te działania ofensywne, czy ta wojna ofensywna w tej chwili przychodzi na płaszczyźnie taktycznej czy operacyjnej w działania defensywne, często nawet takiej obrony statycznej. Czasami oczywiście są działania ofensywne, czasami są kontrofensywne z jednej i z drugiej strony. Natomiast co do zasady, chyba wiadomo, kto atakuje, a kto się broni, w sensie w tym konflikcie. Jeśli ktoś mówi, że jakby to jest, też należy pamiętać o tym, że jeśli ktoś mówi, że nie możemy stosować aktywnej obrony, bo powstaje dylemat, czy NATO nam pomoże, to jest oczywiście bzdura i tak to należy nazwać, ponieważ aktywna obrona polega na tym, że się bronimy. To jest strategia obronna, czyli ktoś musi nas zaatakować, czyli musi oddać pierwszy strzał, czy to będzie salwa pocisków rakietowych, które niszczy nasze zaplecze, skierowanych w naszą stronę, czy to będzie przekroczenie o 1 metr granicy żołnierza czy czołgu już, to nie ulega wątpliwości, że to agresor musi podjąć działania ofensywne i wówczas dopiero my podejmujemy działania z aktywnej obrony i wtedy atakujemy rzeczywiście zaplecze przeciwnika. Ale to nie powoduje żadnego rodzaju dylematu, jeśli chodzi o gwarancję artykułu 5 z NATO. Chyba w takiej sytuacji, w której wiemy, że definicja oznacza obronę, aktywnej obrony oznacza obronę i wiemy, że ktoś najpierw musi zaatakować i dopiero później my podejmujemy działania ofensywne, kontrofensywne, no to w takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, kto jest agresorem, nie ulega wątpliwości, że artykuł 5 ma zastosowanie z tego względu, że się bronimy, zostaliśmy zaatakowani, no i wówczas dokonujemy kontrofensywy czy ofensywy na terytorium przeciwnika, ale pierwsi my byliśmy, to my nie jesteśmy agresorem, tylko jesteśmy stroną broniącą. Aktywna obrona jest strategią obronną i należy o tym pamiętać. I w ramach tej strategii obronnej na płaszczyznach taktycznej czy operacyjnej można podejmować działania ofensywne, defensywne, kontrofensywne. To są, rozróżniacie Państwo te płaszczyzny, tak? Ta płaszczyzna najwyższa, ta strategiczna, wojskowa, później jest operacyjna, później jest taktyczna. Także tak to po prostu wygląda. Nie można mówić, że aktywna obrona polega na tym, że nasze państwo będzie pierwsze odda strzał i zaatakuje zaplecze rosyjskie na Białorusi, zanim Rosjanie podejmą jakiekolwiek działania ofensywne w stosunku do Polski. No to już nie jest wtedy aktywna obrona, tylko to jest po prostu uderzenie wyprzedzające. To jest wtedy już to jest atak tak naprawdę na przeciwnika. I nie można mówić o żadnej obronie. Wiecie, jakby dokumenty wojskowe, doktryny wojskowe, słownictwo, semantyka wojskowa, ona jest naprawdę prosta. Tam, jeśli jest mowa o strategii obronnej, to chodzi o obronę. Jeśli mowa jest o strategii ofensywnej, to chodzi o atak. A teraz w sytuacji, w której my twierdzimy, że aktywna obrona to jest tak naprawdę uderzenie wyprzedzające, to po pierwsze, z punktu widzenia militarnego, to jest oczywiście wprowadzanie w błąd co do definicji pojęcia, ale oczywiście w ten sposób można zagrać politycznie. To znaczy,
to sformułowanie jest polityczne. Znaczy robimy taki cudzysłów i stosujemy aktywną obronę, bo i musieliśmy zaatakować wcześniej wyprzedzające Rosjan. Czyli tak naprawdę w tej chwili Rosjanie stosują aktywną obronę na Ukrainie. No, to jest oczywiście już płaszczyzna polityczna, w której zakłamuje się pewnego rodzaju definicje po to, żeby później móc w jakiś sposób polityczny to ugrać. No i oczywiście tego rodzaju wprowadzanie w błąd i mieszanie pojęć jest bardzo szkodliwe, no bo zresztą to widać było, z czego to wynika, bo pamiętajmy, że to pojęcie aktywnej obrony i jakby wyjaśnianie tej aktywnej obrony przez Jacka Bartosiaka nastąpiło po tym, kiedy Armia Nowego Wzoru okazała się porażką, kiedy doszło do inwazji na Ukrainie, kiedy te założenia legły w gruzach. I wówczas to było takie wyjaśnienie, dlaczego myśmy jako Strategic Future stwierdzili, że powinniśmy się bronić na naszym terytorium. Stwierdziliśmy tak z dwóch powodów. Po pierwsze, bo uważaliśmy, że na taką większą armię nas nie stać. Oczywiście nie zrobiono wyliczeń finansowych i nie pokazano, że nas nie stać. No, a teraz pokazuje jakby w tej chwili plany modernizacyjne i rozwoju armii pokazują, że jednak nas stać. I zresztą to można było wcześniej jasno przekazać, bo nikt nie planuje wojny przeznaczając 2% PKB na armię. Jeśli konflikt się zbliża, kiedy państwo widzi, że się konflikt zbliża, ja to mówiłem przecież przed wojną jeszcze i zresztą jeszcze na debacie. Jeśli widać, że konflikt się zbliża, albo jeśli konflikt już wybucha, to się przeznacza na środki finansowe na armię tyle, ile można, a nie tylko 2%. Więc nie można zakładać, że nie możemy wydawać więcej niż 2%, no bo społeczeństwo się nie zgodzi, bo na nas nie stać. No jeśli nas nie stać, to gdzie są te wyliczenia, na ile nas stać? Także to po pierwsze. A po drugie, drugim argumentem był taki, że no, zdecydowaliśmy się na tą statyczną obronę, ja to tak nazywam, bo tak rzeczywiście to wyglądało. To była statyczna obrona taka głęboka w terytorium Polski. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ ta aktywna obrona to była ryzykowna z tego względu, że nie wiadomo, czy nam NATO pomoże. I tu już jest, widzicie, to jest fałszywe założenie, które ma usprawiedliwić, dlaczego zrobiliśmy taką, a nie inną koncepcję. I wmawianie ludziom, że aktywna obrona polega na ataku i wtedy może nie zadziałać artykuł 5. No to w mojej ocenie stąd wzięła się później cała ta błędna narracja o tym, czym jest tak naprawdę aktywna obrona. Ja się tego nie potrafię wyjaśnić. Nie wiem, być może zaproszę tutaj Łukasza Przybyło, on może to wyjaśni lepiej, na pewno wyjaśniłby to lepiej ode mnie, na pewno ma dużo większą wiedzę w tym zakresie, albo jakiegoś wojskowego. Zresztą moja krytyka tego pojęcia, używania tego pojęcia, definiowania tego pojęcia, złego definiowania aktywnej obrony, to jak już mówiłem w poprzednim nagraniu, ja to usłyszałem od wojskowych i to wojskowych w bardzo wysokiej rangi i pełniących wysokie funkcje. Także to nie jest, że ja sobie coś wymyśliłem, tylko po prostu słyszałem, że jest błędne definiowanie różnego rodzaju i wprowadzanie nowych pojęć, które zamazują obraz i które są pojęciami tak naprawdę albo błędnymi, albo powielanymi wymyślaniem czegoś nowego na już istniejące procesy, czy zamiana jakichś nazw istniejących na jakieś nowe. Tak więc no to nie są moje tutaj wymysły, tylko po prostu powtarzam to, co gdzieś usłyszałem. I teraz następna kwestia. Wiem, że to się będzie nie podobać, ale jestem od tego, żeby mówić tutaj wam takie rzeczy, które się być może niektórym nie podobają, które są sprzeczne z ich poglądami i po prostu jeśli ktoś się jest w stanie z tym zmierzyć na argumenty, to zapraszam do komentowania. Jeśli ktoś się nie jest w stanie z tym zmierzyć na argumenty i ma tylko do powiedzenia tyle, że to kasuję takie wpisy. Kasuję takie wpisy, także się nie wysilajcie, nie trolujcie, nie piszcie bez sensu, nie... Po prostu przeglądam i kasuję to, co nie powinno być w komentarzach, w dyskusji merytorycznej, w przestrzeni publicznej. I staram się kasować. Nie wszystko wyłapię, bo czasami zalewacie w komentarzach.
nagrania, ale za co też bardzo dziękuję, ale i wtedy nie daję rady, ale staram się stosować jakąś cenzurę, tak, cenzurę wiem, ale to jest moja przestrzeń. To jest przestrzeń, w której na moich zasadach odbywa się pewnego rodzaju czy debata, czy dyskusja, czy rozmowa i ja chciałbym, żeby tutaj były jakieś standardy i jak ktoś sobie z tej przestrzeni nie chce korzystać, to niech z niej nie korzysta, niech nie odpala, niech sobie tam pomija w ogóle te nagrania, a jeśli ktoś lubi się pospierać na argumenty albo lubi posłuchać rzeczy, których czasami nie usłyszę nigdzie indziej, to jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Następny temat, bardzo krótko się muszę się odnieść do tych kilku rzeczy z Q&A ostatniego. Temat Francji no i tego i tych kwestii związanych z walutą, o czym mówiłem, bo tam podajecie, że przecież wejście euro było w 2002 roku, więc jak można mówić, że Francuzów zaskoczyło wtedy zjednoczenie Niemiec, które było w 90 roku. No to teraz, bo to jest mój błąd, bo ja po prostu tego nie chodzi o to, że ja coś źle powiedziałem, tylko chodzi o to, że ja tego nie wyjaśniłem dogłębnie i teraz postaram się to zrobić. Pamiętajcie Państwo, że Unia, czy Wspólnota Europejska, czy generalnie układ powiązań prawnych w Europie, on istniał w zasadzie od lat 50. I to nie jest tak, że Unia Europejska powstała z dnia na dzień. Tak samo nie jest tak, że waluta euro powstała w 2002 roku. W 2002 roku gotówkowo wprowadzono walutę euro. Cyfrowo ona istniała chyba rok czy dwa lata wcześniej, już teraz nie pamiętam, czy 99, 2000. W każdym razie chodzi o to, to w ogóle te daty są zupełnie błędne. To znaczy generalnie było tak, że tu sobie wypisałem, w czerwcu 1988 roku Rada Europy potwierdziła realizację Unii Gospodarczej i Walutowej. To był 88 rok, potwierdzono realizację Unii Gospodarczej i Walutowej. I w lipcu 1990 roku powstała taka jednostka walutowa jak ECU. To był pierwowzór euro. Zanim euro weszło, to stworzono inną walutę. I ta waluta już została stworzona w lipcu 1990 roku. W 1991 roku podpisano już oficjalnie Unię Walutową. W 1991. A zjednoczenie Niemiec miało miejsce w 90. W roku 90. Także rzeczywiście było tak, że zdecydowano się na bardzo dużą integrację gospodarczo-walutową pod koniec lat 80. Francuzi się na to zgodzili. W zasadzie oni też byli tymi, którzy do tego dążyli tak naprawdę. No i jak już sprawy poszły w sposób bardzo zaawansowany do przodu, było w 90 roku zjednoczenie Niemiec, upadek komunizmu. To rzeczywiście zaskoczyło Francuzów. No a w 91 no to już było tylko kwitowanie tego, co już ustalono, a i tak jeszcze w 91 pewnie Francuzi nie zdawali sobie sprawy z tego, jakim dużym graczem politycznym będą Niemcy w Europie, ale już, znaczy pewnie już mogli podejrzewać, ale tak naprawdę, tak jak mówię, oni weszli w tą Unię Walutową i w tą gospodarczą z myślą o tym, że będą kontrolowali politycznie RFN, czyli zachodnie Niemcy, ale te zachodnie Niemcy sprzed zjednoczenia. Tak, czyli NRD jeszcze zostaje poza, a RFN jest nieistotnym czynnikiem politycznym w zachodniej Europie. I szły tym torem, postępowali Francuzi i nagle w 89-90 wszystko się sypie, jeśli chodzi o Związek Sowiecki. Padają mury, mur berliński, Niemcy się jednoczą. No a i w tym samym czasie mniej więcej dopina się, bo to parę miesięcy później dopina się kwestia oficjalnie już Unii Walutowej. Także ta teza o tym, że Francuzi zostali zaskoczeni i zaczęli integrować się w sposób gospodarczy z inną myślą, z inną koncepcją, a skończyło się na czymś innym, czyli skończyło się na tym, że nagle Niemcy wyrośli na dużego gracza politycznego w Europie, jest tezą, uważam, słuszną. No ale nie podawałem tych dat, więc stąd pewnie wasze poruszenie, że przez 2002 rok to jest utworzenie euro i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to wymagało wyjaśnienia. No dużo emocji oczywiście wywołał temat sądownictwa. Tam dużo osób zaczęło mnie atakować, tak jakbym ja bronił tych wszystkich działań
obecnego rządu w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości itd., itd., ale przecież wyraźnie powiedziałem, że te działania rządu oceniam na 1 na 10. To teraz wyjaśnię, bo tego nie doprecyzowałem. 10 na 10 to jest ocena optymalna, 1 na 10 to jest ocena najniższa, prawie że najniższa, bo system oczywiście wcześniej oceniałem na 0 na 10 i wyjaśniłem, dlaczego ten punkt, stąd, że właściwie rozpoznano patologię systemu sądownictwa, który był systemu, który panował wcześniej. I ja osobiście jestem, nie wiedziałem, że to tyle kontrowersji wywoła i to już wyjaśnię, jaki model ja bym popierał sądownictwa. Ja bym popierał model sądownictwa, w którym kontrolę sprawuje społeczeństwo, no bo sądownictwo nie może być niekontrolowane przez nikogo. To jest patologia. Taki system jest patologiczny. To znaczy, no, jeśli sędziowie sami osądzają swoich kolegów, a to są ich koledzy i w zasadzie ręka myje, no to przecież tam każdego rodzaju patologia, tak jak mówię, systemowo nie będzie dobrze plewiona, nie będzie gwarancji. A to jest przecież, sędzia to jest zawód zaufania publicznego. To jeśli to ma być zawód zaufania publicznego, to niech społeczeństwo posiada coś do powiedzenia w tym zakresie i oczywiście, że jest sądownictwo, które powinno kontrolować w jakimś zakresie działania polityczne czy władze polityczne, nie może być jednocześnie kontrolowane czy uzależnione od działań politycznych, w związku z czym najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby albo wprowadzić taki system, gdzie sędziowie dostają takiego pewnego rodzaju absolutorium nad swoją działalność, na przykład na jeden, na rok, na dwa, na pięć, nie wiem, lokalni sędziowie w sądach rejonowych, żeby mieli takie udzielane absolutorium przez społeczeństwo lokalne. I w tym momencie, oczywiście, że społeczeństwo lokalne będzie miało bardzo małą wiedzę na temat prawa, w ogóle sędziów itd., ale poprzez działalność na przykład medialną czy dziennikarstwa lokalnego, jeśli pojawi się jakaś afera korupcyjna z jakimś sędzią albo afera, nie wiem, związana z jego działalnością przestępczą, jakiegoś pewnego rodzaju, czy innymi skandalami, to wówczas oczywiście społeczność lokalna się o tym dowie, a jeśli się dowie, no to wyeliminuje taką patologiczną jednostkę systemu sądownictwa. I to będzie metoda oczyszczenia po prostu sądownictwa z patologicznych jednostek, bo takie jednostki się w każdym środowisku zdarzają, ale chodzi o to, żeby je eliminować. To nie jest rozwiązanie optymalne. Oczywiście później do sądów okręgowych, apelacyjnych, wyżej do najwyższego być może powinno się wybierać tych sędziów, którzy już zostali zweryfikowani poniżej, na najniższym poziomie. Czyli idzie awans później pionowy, ale tylko z tych sędziów, którzy byli w rejonowym zaakceptowani, powiedzmy, tak? Czyli w tym momencie mamy pewność, że ci sędziowie, którzy są najwyżej, również byli zweryfikowani przez społeczeństwo gdzieś tam lokalne u siebie. Albo może, to jest tylko taki pomysł, nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, może być też takie rozwiązanie, że na przykład jakaś izba dyscyplinarna dotycząca sędziów, ona będzie zrobiona na moduł amerykańskim, to znaczy na przykład będzie jakaś ława przysięgłych i ta ława przysięgłych będzie się składała z obywateli z danego rejonu. I w tym momencie jakby sąd tutaj sprawuje te wszystkie kwestie proceduralne, wydaje orzeczenie, jakby też stosuje prawo, tak? Natomiast o tym, czy danego sędziego należy ukarać, czy nie, czy jest winny, czy niewinny, orzeka jakaś ława przysięgłych. To by był system chyba nawet prostszy od tego, co wcześniej proponowałem. Natomiast znowu gwarantowałby to, że jeśli się by okazywało, że dana jednostka jest patologiczna, to ona po prostu z systemu była eliminowana. I to jest, mi się wydaje, że tak to powinno być. No ale to są takie bardzo ogólne moje wyobrażenia. Myślę, że to by się lepiej sprawdzało niż to, co jest proponowane teraz, czy co funkcjonuje w innych państwach. Zresztą to jest bardzo ciekawe z tą kwestią praworządności w państwach i tym prawem w ogóle europejskim, które jest beznadziejne, bo ono jest bardzo nieprecyzyjne, bardzo mało konkretne, w zasadzie w każdej płaszczyźnie. Prawo międzynarodowe takie jest. Po prostu to są cechy. No ale to jest bardzo dziwne, że właśnie, znaczy to powinno być tak. Jeśli stwierdzamy, że zgadzamy się na jakieś zasady w Unii Europejskiej i te zasady mają dotyczyć każdego, na przykład zasady dotyczące praworządności, wypłacania środków i tak dalej,
powiązania tych wypłaty środków z praworządnością, no to powinniśmy określić jasne zasady, co oznacza pojęcie praworządność na danej płaszczyźnie. Czyli wymieniamy na przykład od myślników, jak powinno być skonstruowany jakiś system, na przykład sądowniczy, albo czego ten system nie powinien zawierać, że co uznajemy strukturę nieprawidłową. Czyli określamy, co konkretnie uznajemy, na co się umawiamy, tak? Na co się umawiamy w Unii Europejskiej. I wówczas na podstawie tego będziemy mogli zrobić taką listę i stwierdzić, to zrobione, to nie zrobione, to jest zrobione, to nie zrobione, nie zrobione, a więc nie dostajecie pieniędzy. Problem jest taki, że takiej listy i takich oczekiwań i takiego enumeratowanego wypunktowania nikt nie zrobi z tego względu, że trzeba by było chyba rozwiązać Unię Europejską, bo żadne państwo zachodnie pewnie by się nie załapało na taką listę. Rozumiecie państwo, o co chodzi? Dlatego nie zrobiono takich jasnych wymagań, bo w każdym państwie na zachodzie jest jakiś element, większy bądź mniejszy, w którym system sądowniczy zależny jest od, władza sądownicza jest zależna w jakimś zakresie od władzy wykonawczej czy ustawodawczej, bardziej wykonawczej, i ci sędziowie często są mianowani przez właśnie organy polityczne, na zachodzie również. No i dlatego uważam, że to w zasadzie cała ta chryja z Unią Europejską to jest kwestia polityczna i też należy sobie jakby zadać pytanie, po co my w tej Unii Europejskiej jesteśmy, jaka jest nasza rola i jak my powinniśmy w niej działać. Bo dotychczas było tak, że my po łasce w 2014 roku z bardzo słabą gospodarką, z bardzo słabym państwem, z państwem, które w zasadzie ledwo co stanęło po komunie, w latach 90. to była ostra zadyma, jazda bez trzymanki, jeśli chodzi o legislację, jeśli chodzi o system gospodarczy itd. No i wchodzimy do tej Unii jako petent, w zasadzie. Wchodziliśmy do tej Unii jako petent, ale jesteśmy nie w 2004 roku, tylko jesteśmy w roku 2023. I od tego czasu polska gospodarka znacząco się wzmocniła. Mało tego, gospodarki zachodnie, zwłaszcza hiszpańska czy włoska, one spadły, się skurczyły. One są mniejsze niż przed 2008 rokiem. Nie odrobiły strat z kryzysu gospodarczego, a teraz wchodzą w następny kryzys. A my cały czas rośniemy. Jesteśmy w innej pozycji, również z przyczyn politycznych, również z uwagi na te kwestie teraz w zakresie bezpieczeństwa. Polska jest zupełnie w innym miejscu, jest zupełnie innym krajem, o zupełnie innym potencjale i my powinniśmy mieć zupełnie inne ambicje. I teraz należy zadać sobie pytanie takie, czy my jako państwo czy jako społeczeństwo w Unii Europejskiej powinniśmy akceptować, co tam się dzieje i co narzucają inni, czy my powinniśmy jako normę w zasadach prowadzenia polityki zagranicznej w stosunku do Unii Europejskiej i jej organów za normę uznać to, że walczymy na wszelkiego rodzaju płaszczyznach, gdzie posiadamy swoje interesy, walczymy o swoje interesy i wchodzimy w konflikt z Unią. Nie chodzi o to oczywiście, żeby się cały czas konfliktować, tylko chodzi o to, żeby walczyć o swoje. To wyobraźmy sobie, że jesteśmy wspólnikami jakiejś spółki. I teraz my chcemy, żeby zasady funkcjonowania tej spółki były takie same dla każdego wspólnika. I w tym zakresie uważam, że powinniśmy działać bardziej ambitnie i nie bać się tego, czy Unia tutaj nam, czy Unii to się spodoba, czy nie spodoba. Oczywiście, że teraz kwestia KPO. Ja osobiście uważam, że to jest po pierwsze kwestia polityczna, a po drugie, że trzeba byłoby ją rzeczywiście rozwiązać. Myślę, że rząd to bardzo źle zrobił. Można było przyjąć tą ustawę prezydentką i zrobić wszystko, żeby tylko te pieniądze dostać. Nie zrobiono tego, tych pieniędzy pewnie nie będzie, a te KPO wcale nie jest małe i te pieniądze dobrze by było pozyskać, bo to jest sporo, sporo pieniędzy, które by się nam przydały i to im szybciej, tym lepiej, bo jeśli dostajemy szybciej kapitał, to możemy nim szybciej pracować, szybciej coś zbudować, a w związku z tym mamy szybciej odzyskujemy pieniądze, mamy jakąś
mamy jakąś stopę zwrotu i to jest dla nas korzystne. Jeśli wypłacenie pieniędzy się opóźnia albo ich nie dostajemy w ogóle, to oczywiście to jest duża strata. Także żeby była jasność, ja tutaj nie popieram w tym zakresie i nikogo nie usprawiedliwiam, wręcz mam krytyczne stanowisko, ale również patrzę na to wszystko z uwagi z perspektywy międzynarodowej i uważam, że Unia Europejska jest po to, żeby walczyć o swoje interesy w tej Unii. I tyle. I nie powinno być tak, że na przykład, że organy unijne ingerują w nasze kwestie, w nasze sprawy, a w sprawy innych państw nie ingerują. Nawet jeśli dotyczy to tych samych problemów, tych samych zastrzeżeń, czy tych samych, a jest w mojej ocenie, już mówiąc bardzo ogólnie, nie będę już tu wchodzić w szczegóły, w mojej ocenie jest tak, że w bardzo wielu sprawach, w bardzo wielu płaszczyznach, również na tych, na których w tej chwili istnieją spory, istnieje nierówność interpretacji przepisów względem poszczególnych państw. Wymaga się od Polski czasami bardziej albo więcej niż od innych państw, gdzie inne państwa jakby nie mają z tego tytułu problemów, a my mamy. Także tyle mam do powiedzenia w tym zakresie. I mówię to zresztą wszystko jako osoba, która ani razu nie głosowała na PiS, żebyście mieli państwo jasność. Głosowałem 3 razy zresztą na PO. Też to chyba w którymś swoim Q&A-ów tłumaczyłem. W pierwszym razem przegrali z PiS-em, drugim razem mieli kadencję, w której nic nie robili i bali się cokolwiek robić, to był ten kryzys. Nie machnęli, nie kiwnęli nawet palcem w zasadzie. I to mi się bardzo podobało. Bardzo mi się podobała ta kadencja, w której hartali w gałę, bo ja uważałem, że państwo powinno jak najmniej przeszkadzać, politycy powinni jak najmniej pracować, najlepiej jakby mieli urlop przez cały rok, a my sobie tutaj poradzimy. Ale to były czasy stabilności w zakresie bezpieczeństwa i tak uważałem, że jeśli myślimy tylko i wyłącznie o prosperity i gospodarce, to politycy nie powinni przeszkadzać, w związku z czym, a my sobie damy radę. I w związku z czym ta pierwsza kadencja mi się bardzo podobała i zagłosowałem na nich drugi raz. No a druga kadencja mi się już bardzo nie podobała, więc tak się skończyła. Zresztą też o tym mówię wielokrotnie, bo ja widzę, że osoby, które głosują na jakąś partię, po prostu przyjmują takie myślenie, że skoro głosowałem, to ja jestem nieomylny, skoro jestem nieomylny i głosowałem na tą partię, to ta partia jest super, a więc atak na tą partię jest atak w zasadzie na moje poglądy i to jest atak na mnie personalnie z tego względu, że ktoś twierdząc, że dana partia robi źle, twierdzi, że jestem głupi, bo na nią zagłosowałem. Ludzie, którzy tak myślą, wy jesteście odpowiedzialni za to, jak to państwo wygląda. Jak wygląda debata publiczna i jak wygląda debata społeczna. I to trzeba jasno powiedzieć. Po prostu się nie nadajecie do głosowania i do sprawowania demokratycznego mandatu nad władzami, bo osoba, która głosuje na daną frakcję polityczną, czy daną i po prostu tego rodzaju podejście, które powiedziałem wcześniej, to wy jesteście partią. To wy jesteście partią, wy jesteście częścią problemu systemu politycznego w tym kraju i zresztą nie tylko w tym kraju, bo to działa wszędzie tak samo. Natomiast chodzi o to, że jak głosujemy na daną partię, w mojej ocenie, to się powinno być pierwszym krytykiem tej partii, bo czy tego rządu i powinno się od niego wymagać. Jeśli te wymogi nie są spełnione, to powinno się atakować właśnie za niespełnienie tych wymogów tą partię, na którą się głosowało i która rządzi. A nie jakąś tam partię inną, która nas nie interesuje i z którą się nie dzielimy w ogóle swoich, powiedzmy, zbieżności czy ideowych, czy gospodarczych, czy politycznych. Jeśli traktujcie wybory polityczne jako, że wy dajecie jako obywatele mandat zaufania i będziecie z niego rozliczać. Tak to traktujcie. Nie wchodźcie w te emocje i nie stawajcie się partiami. Jeśli wchodzicie w emocje i stwierdzacie, że jak głosowałem na jakąś partię, to ja jestem partią, jesteś właśnie partią. Później i masz później taki umysł, że nie jesteś w stanie przyjąć żadnej wypowiedzi w sposób oderwany w ogóle od twojego ideologicznego poglądu czy politycznego poglądu. I mu powiem jeszcze raz, to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy tak myślą, są partią i są odpowiedzialni za to, jak to wszystko działa.
I tyle mam do powiedzenia w tym zakresie. I nie interesuje mnie to, że ktoś myśli, że a jak ja powiedziałem o sądownictwie w ten sposób czy w inny, to jesteś taki, czy jesteś pro taki, czy pro inny. Powiem szczerze, że w tym sosie możecie się sami kąpać. Ja nie mam zamiaru i kasuję takie komentarze z satysfakcją. Następna kwestia. Dobra, przechodzimy już do Zełańskiego, bo to już pół godziny minęło. Tak, Zełański w Warszawie. Przede wszystkim na co zwróciłbym uwagę? Oczywiście to pierwsza wizyta, bardzo ważna. Zostało powiedziane dużo ciepłych słów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie będę komentował. Zwróciłbym uwagę na fakt, że odbywało się jednocześnie forum gospodarcze polsko-ukraińskie. Jest to pierwsze forum gospodarcze z Ukrainą. I my to jako pierwsi od czasów wojny, jako pierwsi to wprowadziliśmy. Innymi słowy, wydaje mi się, że jest realizowane to, o czym mówiłem wcześniej. To znaczy, my powinniśmy już teraz, w czasie wojny, w czasie, kiedy jesteśmy najbardziej potrzebni Ukraińcom, myśleć o tym i podpisywać pewnego rodzaju dokumenty, czy szerzej ramowo, czy też już konkretne umowy właśnie gospodarcze w zakresie odbudowy, w zakresie współpracy gospodarczej z Ukrainą. I to forum gospodarcze, nie wiem na ile one było owocne, na ile nie, tego tutaj jakby nie odkryjemy tego, jeśli sami nie bierzemy w tym udziału, ale to jest dobry sygnał, bo jesteśmy znowu pierwsi, a więc wydaje się, że staramy się przynajmniej wykorzystać to, że właśnie mamy w tej chwili uprzywilejoną pozycję w relacjach Warszawa-Kijów i kujemy żelazo póki gorące. Na ile to wyjdzie, jaki mamy potencjał gospodarczy, potencjał finansowy, żeby zająć ważne miejsce później w tej kwestii odbudowy Ukrainy, no to jest kwestia dyskusyjna. Myślę, że nie mamy takiego potencjału jak choćby Niemcy, ale właśnie z tego względu, że możemy być pierwsi i staramy się być pierwsi, to może podwyższyć jakby nasz udział później, w późniejszym, powiedzmy, tym torcie, nazwijmy to w ten sposób, nieładnie dosyć. Także podwyższamy swoją pozycję względem tego, ile w zasadzie jesteśmy w stanie wyłożyć pieniędzy na stół, to podwyższamy swoją pozycję dzięki temu, że jesteśmy pierwsi. I przede wszystkim pokazujemy innym państwom, i to jest też to, o czym mówiłem wcześniej, mówiłem o tym, że powinniśmy jako Polacy być tymi rzecznikami Ukrainy i powinniśmy już też po wojnie starać się o pozyskiwanie dla Ukraińców pieniędzy. I ten nasz gest w zakresie gospodarczym jest bardzo ważny, bo my pokazujemy, że ufamy w to, że Ukraina się obroni, a więc będziemy inwestować pieniądze już teraz, ponieważ uznajemy, że warto, że to ryzyko jest ryzyko, powiedzmy, upadku Ukrainy jest już niskie. To jest ważny sygnał dla Zachodu i ważny sygnał dla podmiotów również takich komercyjnych zachodnich, które to jest tak, im wcześniej zaczną odbudowę Ukrainy, tym lepiej. I one już w tej chwili też mogą się zaangażować, a to zaangażowanie gospodarcze później będzie się przekładało również na wywieranie presji na polityków czy na siły polityczne, żeby siły polityczne jednak dowiozły ten pomysł obrony Ukrainy, bo my już tutaj zainwestowaliśmy pieniądze albo chcemy zainwestować, więc lepiej dowieźcie to politycznie i Ukraina musi się obronić. Dostarczy tyle czołgów, ile trzeba, bo my tutaj robimy interesy. To wszystko ze sobą powiązane jest niezwykle ważne i uważam, że bardzo dobrze tutaj podejmujemy w tym zakresie też jako pierwsi inicjatywy i jesteśmy takimi znowu liderami. I ostatnia kwestia kontrofensywy ukraińskiej. Zmieniłem nieco poglądy, to może się wydać ciekawe dla osób, które mnie obserwują od jakiegoś czasu albo dłuższego czasu, albo od samego początku. Zresztą notabene panowie, o których wymieniałem w Q&A, książki już nadane, także przed świętami na pewno nie trafią, bo jest dzisiaj piątek, ale po świętach pewnie będziecie mieli książki u siebie. Z podziękowaniem jeszcze raz dziękuję za bycie od samego początku tego kanału i za tak duże wsparcie. A wracając do kontrofensywy ukraińskiej. Powiem szczerze, że spodziewałem się widocznego, dużego zaangażowania potencjału po stronie rosyjskiej, przygotowującego się na odpalenie dużej ofensywy.
I tego nie widać. Tego nie widać. A więc nie sądzę, żeby Rosjanie byli gotowi w tym roku na uderzenie na Kijów. O to dużo osób mnie pyta. Ponownie. I teraz, ale to przez to, że oni się po prostu do tego nie przygotowują. A z drugiej strony, po stronie ukraińskiej rośnie potencjał, który wydaje się, no ja mówię swoje wrażenia na podstawie tego, co oczywiście otrzymujemy, jakie informacje otrzymujemy z OSINT-u i z tych ogólnie dostępnych źródeł informacji. Nie wiem, jak jest naprawdę, no ale na podstawie tego, co wiemy, to siły ukraińskie zbudowały potencjał do ofensywy wystarczający, ale uważam, że ten potencjał pozwoli, powiedzmy, na taką jedną kontrofensywę. Znaczy, to może być kontrofensywa na kilku operacyjnych kierunkach, najpierw na jednym, może później na drugim, ale załóżmy, że taki plan kontrofensywy duży na wykonanie jednego planu. Jeśli ten plan się powiedzie, to nawet jeśli się ten plan powiedzie, to Ukraińcy mogą nie mieć później już potencjału do dalszych działań, więc to może być ostatni moment, ostatnia szansa, żeby odbić cokolwiek z rąk Rosjan, albo odbić jak najwięcej, a Ukraińcy znajdują się w takiej sytuacji, że oni muszą pokazywać, że odbijają te terytoria, bo oni się boją, że jeśli pokażą, że są bierni w obronie, to pokażą Zachodowi, że ta wojna będzie trwać w nieskończoność, a więc Zachód będzie musiał kalkulować, że w nieskończoność będzie musiał pomagać Ukrainie. A więc od razu tam determinacja do pomocy jest mniejsza w takim rozumowaniu. Dlatego oni muszą pokazywać, że ta wojna się skończy szybko, bo oni odbijają. I w tym roku rzeczywiście, może lada moment, wydaje się, że Ukraińcy posiadają, zgromadzili potencjał, że to oni wyprowadzą tą ofensywę. I to nie jest równoznaczne ze zwycięstwem Ukrainy, niestety. To znaczy, ja uważam, że żeby wojna się zakończyła trwałym pokojem, to jest niezmiennie to, o czym mówię od miesięcy. Rosjanie muszą zmobilizować cały swój potencjał konwencjonalny, zaangażować go i stracić, przegrać totalnie. I wtedy będziemy mieli trwały pokój. Tymczasem Rosjanie tego nie robią ze swojej strony. Jakby dozują ten potencjał cały czas, ale go nie budują na 100%. Nie robią masowej mobilizacji, nie wysyłają miliona żołnierzy na Ukrainę, a to powinni zrobić, żeby wygrać tą wojnę. I jednocześnie, jeśli zaczną przegrywać na froncie i Ukraińcy odbiją część terytoriów zajętych już przez Rosjan, to nic nie zmieni. W mojej ocenie Władimir Putin powie: no dobrze, skoro w tym się nie udało, to w 2024 roku ich uderzymy i wygramy. Albo w 2025 roku. Jesteśmy w stanie wytrzymać jeden dzień dłużej niż Ukraińcy. Jesteśmy w stanie kontynuować tą wojnę dłużej. Przestawiliśmy przemysł na działania wojenne, a wy ten sprzęt to już tam resztki z magazynów zachodnich otrzymujecie. I zobaczymy, jak długo wytrwacie z tym zdewastowanym państwem. Także wydaje mi się, że może być, wszystko wskazuje na to w tej chwili, że Ukraińcy zrobią kontrofensywę i teraz jest bardzo ważne, ile oni stracą w tej kontrofensywie swoich wojsk, na ile wyczerpią swój potencjał. To jest zawsze takie ważne pytanie, bo może być tak, że oni stracą siły, odbiją terytorium, ale ten potencjał będzie tak niski, że później będą w zasadzie bardzo łatwym celem do na przykład ofensywy rosyjskiej za rok. Nie będą zdolni na przykład się odbudować przez rok. Tak więc najlepiej by było, gdyby oni odpalili tą kontrofensywę i stracili jak najmniej, tak jak było w tych poprzednich kontrofensywach z jesieni zeszłego roku, kiedy no, tych strat nie było dużo, a odbili sporą część terytorium. Taki scenariusz byłby najlepszy, bo zachowaliby Ukraińcy ten potencjał, który już zyskali, do tego, żeby później ewentualnie obronić się przed następnym atakiem Rosjan. Także obawiam się, że rzeczywiście ta wojna może się przedłużyć. Jeśli tak to będzie wyglądało, że Rosjanie się nie zmobilizowali, jeszcze do tego mogą przegrać na froncie na jakichś odcinkach, stracić terytoria, to Władimir Putin może powiedzieć: no dobra, no to zrobimy dogrywkę. Może teraz zgodzimy się na jakieś
na jakieś zawieszenie broni, na jakiś taki pokój, w czasie którego będziemy się odbudowywać i zaatakujemy jeszcze raz. Albo może po prostu stwierdzić, dobra, no to walczymy na wyczerpanie, nie robimy jeszcze pokoju i podrążymy jeszcze tą Ukrainę. Tak jak w Donbasie po 2014 roku przez sporo czasu robili to Rosjanie. I później znowu się przygotujemy, jak już będziemy mieli takie prawdziwe wojsko o dużej skali i to zaatakujemy ze wszystkich stron. I nie zmieniam zdania, że Rosjanie będą jeszcze raz chcieli przejąć Kijów, bo chcą przejąć całą Ukrainę, a nie dwa czy trzy obwody. Strategiczne cele się nie zmieniły w mojej ocenie Moskwy. A w tym zakresie, no to jeśli się nie zmieniły strategicznie, to trzeba zniszczyć całą armię ukraińską, no i trzeba przede wszystkim przejąć kontrolę polityczną nad tym krajem, no a to będzie znacznie ułatwione przy zdobyciu Kijowa albo przy jego okrążeniu chociaż. Także pytanie jest teraz, skoro to odbijanie Kijowa wygląda na mało prawdopodobne, podbijanie Kijowa wygląda na mało prawdopodobne już teraz, to może się okazać, że po prostu zostanie odwleczone w czasie. Będzie za rok, dwa, pięć, a wtedy to będzie oznaczało, że niestety ta sytuacja wojenna, ta niepewność na płaszczyźnie politycznej i ta eskalacja i te konsekwencje gospodarcze, zresztą też dla nas i dla całej Europy, będą trwały latami. I dotychczas skłaniałem się do wniosku, że ten konflikt będzie rozstrzygnięty szybko, prawdopodobnie w tym roku, ale ja widzę, że jakby do takiego rozstrzygnięcia Rosjanie nie widać, żeby się przygotowywali. Może o czymś nie wiemy, ale w mojej ocenie oni powinni rozstrzygnąć szybko, a się do tego nie śpieszą, a Ukraińcy powinni rozstrzygnąć szybko i się do tego śpieszą, tylko tyle, że jeśli oni nie mają szans, w mojej ocenie, odbić wszystkich terytoriów, tak jak planują, zwłaszcza Donbasu, tego zajętego w 2014 roku, mają na to jednak za mało sił, no to skoro tak, no to Ukraińcy część terytorium odbiją, nie całą, nie wszystko, i się zatrzymają, a wojna się nie skończy. Może zostać zawieszona, ale się nie skończy. No trochę, powiem szczerze, że zaczynam być pesymistą co do długości trwania tego konfliktu. Zobaczymy, jak to będzie, ale spodziewałem się na coś takiego, że Ukraińcy jednak się teraz przygotowywali, że Rosjanie też się przygotują i że uderzą pełnoskalowo znowu na Ukrainę pełnymi siłami i Ukraińcy będą w stanie ich pokonać. I to tak w taki mocny sposób, że już naprawdę Rosjanie nie mieliby nawet podstaw jakichkolwiek do tego, żeby sądzić, że są w stanie w sposób konwencjonalny podbić i wygrać na Ukrainie. Taki scenariusz to byłby najbardziej korzystny. Dotychczas ja jestem takim optymistą jednak zawsze. Mimo wszystko i wydawało mi się, że ten scenariusz jest zupełnie możliwy i chyba najbardziej prawdopodobny, ale teraz zaczynam mieć wątpliwości. No ale to takie być może niedobre wnioski, niedobre refleksje przed okresem świątecznym, więc miejmy nadzieję, że jednak w tym roku wojna się skończy, że może faktycznie Putin uzna, że klęski, których w tym roku dozna, spowodują, że Putin uzna, że już koniec z tą wojną i nie ma szans i być może to już będzie ten prawdziwy koniec i prawdziwy pokój. No, może tak też się stać. Także tego sobie życzmy. A ja Wam życzę oczywiście na święta wielkanocne wszystkiego dobrego. Przede wszystkim wszystkiego dobrego na gruncie rodzinnym, w relacjach, bo to jest najważniejsze. No i oczywiście wszystkiego dobrego na wszystkich płaszczyznach, nie tylko tutaj, ale właśnie z dużym naciskiem
na te relacje rodzinne, żeby to spędzić w gronie rodziny, święta i miło przede wszystkim, żeby się nie kłócić, zwłaszcza na płaszczyznach politycznych, żeby nie być partią, nie utożsamiać, nie być człowiekiem partią po prostu. To jest naprawdę, to jest najważniejsze, to jest to, czego potrzebujemy w Polsce, która jest w tej chwili tak podzielona. Nie być człowiekiem partią. My mamy ich rozliczać i mamy rozliczać przede wszystkim te partie, na które głosujemy. Bo co nas obchodzi inna? I tak się z nimi nie zgadzaliśmy, i tak wiedzieliśmy, że będzie robić źle, no ale skoro daliśmy te carte blanche dla jakiejś partii, na którą zagłosowaliśmy, no to trzeba ją rozliczyć z tego, co realizuje, albo co chce zrealizować, albo w jaki sposób to realizuje. Czy to jest partia opozycyjna, czy nie, czy partia, która istnieje w rządzie. Każda ma jakąś swoją rolę, nawet jeśli jest w opozycji, to również powinna pełnić pożyteczną rolę dla państwa polskiego. Także tak, nie bądźcie człowiekiem partią. Takie przesłanie tego odcinka. I do usłyszenia, do zobaczenia po świętach Wielkanocy. Mam nadzieję, że nagranie się podobało, że dotrwaliście do końca. No i jeszcze raz pozdrawiam.